Bardzo się cieszę, że wygraliśmy z dobrą drużyną u siebie, bo ostatnie tutaj zwycięstwo było z Wisłą Kraków. Dopiero po 2 miesiącach daliśmy trochę radości kibicom. No, mecz uważam, że pod kontrolą Chrobrego. Myślę, że kilka sytuacji, które sobie stworzyliśmy, zamieniliśmy na bramki. W końcu cieszy bramka ze stałego fragmentu gry. Patrzymy już na czwartek. Tu się nie ma co za bardzo radować, bo liga jeszcze jest długa i znamy swoją jakby jakość, znamy swój potencjał drużyny. Ja mogę chłopakom pogratulować jeszcze raz. Zrobiłem to w szatni, ale mogę tu powtórzyć, że zagrali jeden z lepszych meczy w tym sezonie i oby tak dalej. Nie ma się co tutaj, mówię, hura optymizm popadać. Patrzymy już teraz na czwartkowy mecz pucharowy z Siedlcami. Potem mamy poniedziałek Skrę i Łęczną, także to są nasze takie targety najbliższe. Także dziękuję bardzo i życzę powodzenia GKS-owi w dalszych spotkaniach. Dziękujemy trenerze. Czy są jakieś pytania do trenera? Panie trenerze, możemy to mikrofon tak dodał? Aha, jeszcze kolejny. Jedno pytanie. Właśnie chciałem zapytać o ten czwartkowy pucharowy mecz. Czy planuje trener jakieś zmiany, czy raczej o awans powalczy ta podstawowa jedenastka? No nie chcę zdradzać też, ale mamy jakościowych zawodników. Dzisiaj wielu nie zagrało. Jest też kontuzjowany Kuba Górski. Myślę, że do czwartku może się wyleczyć. No, myślę, że jakieś tam korekty będą w składzie, ale no, chcemy wyjść najsilniejszym składem na tą chwilę. Przypomnę, że dzisiaj Michał Michalec nie zagrał za kartki, więc też będzie brany pod uwagę. Mamy też oczywiście zanadrzu mecz poniedziałkowi ze Skrą, więc gdzieś tam będę zawodników chciał, jak to się mówi, potocznie przyoszczędzić, ale na pewno nie kosztem wyniku. Będziemy chcieli jechać i wygrać po prostu. Chcemy być w następnej rundzie i to jest nasz cel. No myślę, że przede wszystkim na początku chciałbym pogratulować oczywiście Chrobremu zwycięstwa, wysokiego zwycięstwa. Myślę, że no poniekąd wiadomo, mówiąc o błędach tam indywidualnych, to najłatwiej to tą przegraną wytłumaczyć, ale też oczywiście czeka nas jakiś taki materiał do głębszej rozmowy z zespołem, aczkolwiek nie chciałbym oczywiście to na konferencji mówić, bo jest polaryzacja, bo z jednej strony wygrywasz mecz 5-0, po czym przegrywasz 4-1, ale też przegrywasz w sytuacjach, w których no, jakby Chrobry ma swój styl, jeżeli chodzi szczególnie przy tej pierwszej bramce. No to co my jako zespół analizowaliśmy, trenerzy zwracaliśmy i zawodnicy wiedzieli, no to było jasne, tak, piłka za plecy, Bochnak jest szybkim zawodnikiem, często to stosują, szczególnie po odbiorze, ale to nawet nie było takiego odbioru, tylko po prostu piłka za plecy z połowy, byliśmy przygotowani, wcześniej podobna sytuacja, już mogło się zakończyć pierwszą bramką. No poza tym stałe fragmenty gry, no to też jakby tracimy dwie bramki, bo z jednej strony po bezpośrednim, gdzie mamy wyższy zespół i na pewno też tutaj to bardzo mocno przeanalizujemy tą odpowiedzialność, no a z drugiej strony po własnym stałym fragmencie, gdzie to powinno być naszą siłą i to jest niezrozumiałe dla mnie przynajmniej, bo mieliśmy wyższy zespół, a mimo wszystko to Chrobry wygrywał te takie pojedynki stykowe i taka jest prawda i dlatego wygrał ten mecz w pełni zasłużenie. My musimy sobie zdawać sprawę, że to nie przystoi tak z jednej strony wygrywać 5, potem przegrywać 4 i znów wygrywać i tak będziemy prawda sobie mówili, że nie jest źle, bo zaraz wygramy. No nie, no jest źle, bo nie możemy do tego dopuścić i musimy jako zespół po prostu zacząć punktować regularnie jakąś serią i przede wszystkim mieć regularne momenty, jeżeli chodzi o samo spotkanie, bo ciężko pracują chłopakiem, to powiedziałem na treningach, bardzo ciężko pracujemy, wiemy o tym, ale ta praca nasza potem jakby jest sama niweczona w sobie przez to, jak reagujemy na boisku i to nas chyba najbardziej dzisiaj po meczu boli. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Ja miałem powiedzieć tą pierwszą sytuację właśnie Bochnaka, bo taki pierwszy błąd, zaraz potem powtórka z rozrywki i ta pierwsza akcja była jeszcze bez konsekwencji, ale generalnie wtedy, kiedy pierwszy połowy Chrobry ma wiele sytuacji bramkowych, znowu tylko jedną bramkę i 15 minut drugiej połowy pokazuje, że potraficie grać w piłkę i właściwie narzucić swoje własne warunki i nagle taki gong. No tak, ale 15 minut to nie czarujmy się. To jest zbyt mało dla mnie jako dla trenera i myślę, że chłopaki o tym wiedzą, zawodnicy. Bo to będę mówił szczerze, oczywiście, że wiedzą o tym. I z drugiej strony, no to my powinniśmy narzucić od razu swój styl, bo uważam, że stać ten zespół i nad tym też pracujemy, a dostajemy
no taką bramkę, którą no praktycznie to na odprawie głównie koncentrowaliśmy się na fazach przejściowych, a to nawet nie była faza przejściowa i to trzeba sobie szczerze powiedzieć i tracimy bramkę, czy Chrobry stwarza podobnie 2-3 sytuacje i to jest jakby już inna rzecz, jeżeli chodzi o tą składową tej analizy. A rzeczywiście no gramy 15 minut, wydaje się, że to bliżej możemy być my wyrównania jak Chrobry strzelenia tej drugiej bramki, tracimy bramkę. Już nie wspomnę, że przy 2-0 mamy, przegrywając jeszcze sytuację na bardzo dobrą, uważam, na 2-1 i też za chwilę tracimy po własnym, znów stałym fragmencie na 3-0, gdzie to praktycznie zamyka to spotkanie. Także no to jest sytuacja, która nie cechuje na pewno zespołu, który można powiedzieć, że w tej chwili jest na top poziomie, bo taka jest prawda, my musimy na ten poziom top dalej wskazywać przez tą koncentrację i zespołowość, jeżeli chodzi o reakcję boiskową. Dziękuję.